Ukrainka z Chersonia opowiada o gwałtach Rosjan na nastolatkach Dmytro Kuleba. Rosyjscy żołnierze gwałcą ukraińskie kobiety. Rosyjscy żołnierze dopuszczają się gwałtów w okupowanych ukraińskich miastach, powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Jesteśmy przerażeni i przestraszeni, ale nie zamierzamy się poddawać, powiedziała w rozmowie z CNN mieszkanka Chersonia, która mówiła o zgwałconej, a następnie zamordowanej 17-letniej Ukraińce. Kiedy bomby spadają na wasze miasta, kiedy żołnierze gwałcą kobiety w okupowanych miastach, a mamy, niestety, liczne przypadki, że rosyjscy żołnierze gwałcą kobiety w ukraińskich miastach. Trudno jest oczywiście mówić o skuteczności prawa międzynarodowego, powiedział minister Dmitro Kuleba podczas debaty zorganizowanej przez londyński -tang Chatham House. Kuleba chciałby, aby Rosja została pociągnięta do odpowiedzialności za swoje działania. W imieniu rządu Ukrainy po raz kolejny zapewniam, że jesteśmy gotowi iść dalej. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdym, kto będzie chciał pociągnąć Rosję do odpowiedzialności, zadeklarował Kuleba. Ukrainka, jesteśmy przerażeni o gwałtach mówiła także w rozmowie z CNN świetlana Zolina, mieszkanka okupowanego przez Rosjan Chersonia. Przywołała historię 17-latki, która miała zostać zgwałcona, a następnie zamordowana przez rosyjskich żołnierzy. Jesteśmy przerażeni i przestraszeni, ale nie zamierzamy się poddawać, zadeklarowała.